Czuwaj. Dzisiaj Narodowe Święto Powstania Wielkopolskiego po raz drugi. Obchodzimy święto ustanowione przez Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. A ja znajduję się w Urzędzie Wojewódzkim i tutaj znajduje się wystawa przygotowana przez Muzeum Harcerstwa 1914-21 Harcerskie Drogi do Niepodległej. I w ramach tej wystawy znajdują się tablice pokazujące to wszystko, co jest najważniejsze w harcerstwie. Wszystko, co nasze Polsce oddamy. Twórca harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski, który twierdził, że harcerstwo to skauting plus niepodległość. Początki skautingu na Kujawach. Słuchajcie, wycieczka pierwszej bydgoskiej drużyny skautowej w 1917 roku. W Koronowie harcerstwo, tak naprawdę skauting powstaje jako pierwszym w 1919, ale my symbolicznie przyjęliśmy, że jest to 26 stycznia 1920 roku, kiedy to wojska wielkopolskie wkraczają do Koronowa i przyłączają nasze miasto do Rzeczpospolitej. Harcerskie drogi do niepodległej Polski na Pomorzu i Kujawach w walce o Polskę. Tu jest Polska, czyli naczelnik państwa Józef Piłsudski, który potem przybył do Torunia w 21 roku, ale pierwsza bydgoska drużyna harcerzy imienia Stanisława Staszica ze sztandarem z czasów zaborów 1921. Pierwsza bydgoska drużyna harcerek założona przez nauczycielkę Zofię Waszak Dobrowolską w 1919. Wojna, nadzieja, obawy. Wśród strzelców Józefa Piłsudskiego byli skauci. Szli razem z legionami. Byli w polskiej organizacji skautowej. Dzisiaj spotkał mnie tutaj zaszczyt, ponieważ w tej sali otrzymałem z rąk marszałka, z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego medal stulecia niepodległości. Ale cieszę się, że harcerze zafunkcjonowali tutaj, w tym akurat miejscu, bo pokazujemy, ile dobrego zrobiliśmy, uczestnicząc w powstaniu wielkopolskim, uczestnicząc w tej mobilizacji, która była ogłoszona w momencie, kiedy wybucha powstanie wielkopolskie. Uczestniczyliśmy w wojnie polsko-bolszewickiej, a później wojenne pogotowie harcerek, które przygotowywały się do udzielania pomocy w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Polscy skauci bronią cywilizacji przed najazdem bolszewickich hord, które szły na Warszawę. Harcerze, bohaterowie 1920 roku. I to, co najważniejsze, harcerski krzyż na wojskowym mundurze. Zobaczcie, wojskowi oficerowie mieli prawo, i zresztą to prawo jest do dzisiaj, noszenia krzyża harcerskiego na prawej piersi. Cześć i chwała harcerskim bohaterom. Pozdrawiam wszystkich harcerzy, skautów, przyjaciół, sojuszników. Dziękuję za ten piękny dzień. Czuwaj.